A naszym kolejnym gościem to po raz kolejny przedstawiciel Czech, mój bardzo dobry przyjaciel, profesor Petr Konečný z Ostrawy, który przekaże nam informacje dotyczące wprowadzenia BIM-u do programów edukacyjnych na Uniwersytecie Technicznym VSB w Ostrawie. Oddaję ci głos. Szanowni Państwo, to wielka przyjemność, że mogę spotkać się z Państwem w trakcie InfaBIM, w czasie tego międzynarodowego wydarzenia, które jest organizowane w Gliwicach. I jestem wdzięczny organizatorom, panu profesorowi Markowi Salamakowi, za zaproszenie. Chciałbym przedstawić wprowadzenie dotyczące programów edukacyjnych w zakresie BIM na moim rodzinnym uniwersytecie VSB w Ostrawie. Program edukacyjny został wprowadzony przez pana wicerektora Kudę. I korzystaliśmy z tego rozwiązania już na Wydziale Budownictwa na Uniwersytecie w Ostrawie. Przygotowanie tego programu było współfinansowane przez środki strukturalne Unii Europejskiej, ponieważ jest to wydarzenie międzynarodowe, a my mieszkamy w Czechach, w środku Europy, w sercu Europy, i nasze miasto ma siedzibę, nasz uniwersytet ma siedzibę w Ostrawie. To jest część obszaru śląskiego, tam właśnie, gdzie mieszczą się Gliwice i Katowice. Ostrawa to miasto, które również leży na złożach węgla i oparte jest na przemyśle węglowym. Jest to właśnie taka branża przemysłu, przemysł ciężki. Jesteśmy miastem właśnie opartym na przemyśle ciężkim. To jest widok na centrum miasta wraz z zakładami metalurgicznymi Witkowice, które powstały na przełomie XIX i XX wieku. A Uniwersytet Techniczny znajduje się we wschodniej części miasta i to jest widok naszego kampusu, zielona część. Ten zielony budynek to jest budynek rektoratu, a za nami widać Beskidy, góry Beskidy. Krótko o historii Uniwersytetu. Nasza historia sięga do XVIII wieku, kiedy powstała pierwsza Akademia Górnicza w Cesarstwie Austriackim. I stopniowo uniwersytet koncentrował się na branży górniczej, ale później rozwijał się także w innych obszarach i po II wojnie światowej, w 1945 roku, sam uniwersytet przeniesiono do samej Ostrawy, do Czechosłowacji. Na uniwersytecie znajduje się 7 wydziałów, to jest Uniwersytet Techniczny. Mamy Wydział Górnictwa i Geologii, Wydział Mechaniczny, Metalurgii, Ekonomii, Wydział Elektryczny i Komputerowy, Budownictwa, a także Wydział BHP. Jeśli chodzi o program kształcenia, to ponieważ BIM, zarządzanie czy modelowanie BIM to jest obecnie gorący temat, także tak jak to było mówione w trakcie dzisiejszego wydarzenia w Gliwicach, postawiliśmy sobie cel rozwiązania problemu wprowadzenia BIM do programu edukacyjnego uniwersytetu wśród studentów. I ten program kształcenia to jest program magisterski. To jest wyjątkowa sytuacja w Republice Czeskiej, ponieważ na innych uczelniach wyższych podejście polega na tym, że wprowadza się BIM do innych kursów, do innych form kształcenia, ale teraz w okresie przejściowym, kiedy BIM stanie się wkrótce obowiązkowe w procedurze zamówień publicznych, dobrą rzeczą byłoby pomóc specjalistom w
tym, którzy już ukończyli studia, aby także mogli zapoznać się z metodologią BIM. I w roku 2021, jesienią, w jesiennym semestrze został uruchomiony taki program. Mamy już pierwszych studentów w takiej formie połączonej, gdzie mamy 15 studentów i mamy dwóch studentów też na studiach angielskojęzycznych, które odbywają się w Ostrawie, i dwóch w obecnej formie w języku czeskim. Oficjalna nazwa to jest kształcenie w zakresie budownictwa ogólnego w obszarze BIM. Tak wygląda struktura tego programu, jeśli chodzi o budownictwo ogólne. Czyli tam mamy właśnie kwestie dotyczące budownictwa właśnie, czy też kwestie dotyczące... Ja się nazywam Petr Koneczny i jestem gwarantem tego programu. To są studia w formie, gdzie prowadzone studia w formie dziennej, i studenci mogą uczestniczyć właśnie w zajęciach dziennych i mogą wybrać zajęcia albo w języku czeskim, albo angielskim, ponieważ to jest pierwszy rok w tej chwili. To mamy tutaj oczywiście jeszcze kilka kwestii, które muszą być rozwiązane. Studia potrwają 3 lata. Mamy 14 tygodni obowiązkowych praktyk uwzględnionych w ramach tego kursu. To są zajęcia multidyscyplinarne, ponieważ kursy obejmują szereg różnych wydziałów naszego uniwersytetu i koncentrujemy się na budownictwie ogólnym, na budownictwie miejskim czy transporcie, na geotechnice, kwestiach strukturalnych, mechanice strukturalnej, i także zajmujemy się geoinformatyką, BHP, studiami informatycznymi, studiami w zakresie Smart Cities, czyli inteligentnych miast, także kwestiami dotyczącymi zarządzania obiektami. I te takie tradycyjne kwestie jak budownictwo ogólne, czy tego rodzaju rzeczy, nie są oczywiście mocno oddalone od BIM, tak więc też staramy się je uwzględniać. I kierownictwo, także oczywiście kwestia zarządzania, i to również są kwestie, które dość dobrze są uwzględnione. Tutaj pokazuję te zajęcia, czy cele, które chcielibyśmy osiągnąć, to jest, aby powstała grupa specjalistów, którzy potrafiliby posługiwać się narzędziami BIM, także aby potrafili wykorzystywać narzędzia informatyczne w branży budowlanej, aby znali procesy dotyczące cyklu życia budynków, aby potrafili koncentrować się na procedurze przygotowania, projektowaniu i wdrożeniu rozwiązań, i wreszcie też, aby potrafili zajmować się kwestiami w zakresie zarządzania nieruchomościami. Wcześniej wspominałem, że BIM to jest modelowanie 3D, ale w czasie moich studiów magisterskich na studiach mechanicznych, to jest mój główny obszar, posługiwałem się rozwiązaniem Archicad i było to modelowanie 3D, ale na początku tego stulecia oczywiście zajmowałem się też opisami 3D i miałem możliwość też zajmować się przemieszczaniem obiektów, tak jak przemieszczanie na przykład w obszarze kamery, więc oczywiście BIM to jest modelowanie 3D, ale istnieją tutaj różni specjaliści w tym obszarze, i tutaj dowiedziałem się, że BIM to także kwestia komunikacji możliwości poradzenia sobie z różnymi złożonymi projektami we współpracy, i abyśmy wiedzieli, jaka jest najnowsza, ostatnia wersja, kto za co odpowiada, i aby uniknąć problemów związanych ze złą komunikacją pomiędzy partnerami. Tak więc wszyscy my jesteśmy bombardowani e-mailami, mediami społecznościowymi, WhatsAppem i tak dalej, i nigdy nie wiadomo, z którego źródła napływa ostatnia wersja naszego projektu. Tak więc wspólne środowisko, jeśli chodzi o projektowanie budynku, to
to jest miejsce, gdzie można mieć pewność, że tam wszystko jest aktualnie, że mamy do czynienia z najnowszą wersją i to jest to miejsce, którego oczekujemy. Tak więc można w ten sposób uzyskać informacje i podejmować świadome decyzje, które powinniśmy podejmować. Oczywistą rzeczą jest to, że absolwenci powinni też rozumieć koncepcję BIM. Dla mnie modelowanie, ale także zarządzanie, obie te kwestie mają taką samą wartość i studenci powinni być w stanie wykorzystywać dane, dane graficzne, analizować zarządzanie procesów w cyklu życia, koordynować i zarządzać kontraktami, powinni wiedzieć, co to jest IFC i jak jest standard wymiany, powinni potrafić radzić sobie z zarządzaniem obiektami w ramach BIM i powinni radzić sobie z różnymi fazami procesu budowlanego i dobrze by było oczywiście też, gdyby mówili po angielsku, ale studenci uczelni technicznych oczywiście mogą sobie jakoś poradzić, jeśli nie są rodzimymi użytkownikami tego języka, to oczywiście powinni też poznać kwestie dotyczące zarządzania i też powinni niezależnie być w stanie rozwiązywać problemy. Tak więc komunikacja albo za pomocą wspólnego środowiska projektowania CDE, czy też twarzą w twarz, to są niezwykle ważne rzeczy, jeśli chodzi o naszą praktykę, nie tylko w branży budowlanej, ale także te umiejętności komunikacyjne są ważne dla nas wszystkich. Tak więc w programie nauczania mamy na pierwszym roku mamy BIM w zarządzaniu infrastrukturą, mamy wyceny i obliczenia budowlane, mamy BIM w procesie budowlanym, w procesie budownictwa ogólnego, mamy projektowanie BIM, mamy też angielski w zakresie edukacji akademickiej, w semestrze letnim mamy BIM i urządzenia techniczne w inteligentnych miastach, zarządzanie przestrzenią, zarządzanie projektami budowlanymi, BIM, drugą część kształcenia ogólnego w zakresie budownictwa ogólnego w oparciu o BIM. Mamy też język angielski dla inżynierów budowlanych, systemy informatyczne i wprowadzenie do zarządzania. Tak więc systemy informatyczne tutaj odgrywają ważną rolę i tutaj mamy też kolejny log, czyli mamy tutaj właśnie BIM w mechanice strukturalnej, CFD, symulację CFD i analizę danych, BIM w działalności geoprzestrzennej, umiejętności zarządcze i skuteczną komunikację, czyli interakcja z ludźmi i zarządzanie systemem. Następnie mamy kwestie dotyczące bezpieczeństwa w cyklu życia budynków i także postępowanie, wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. Następnie mamy projekt dyplomowy i praktykę oraz pisanie pracy końcowej i to jest praca polegająca na modelowaniu 3D budynków naszego kampusu, ponieważ chcemy przekazać studentom też tutaj możliwości zarządzania później tymi obiektami w procesie BIM i taki realizujemy w tym zakresie projekt pilotażowy. Mamy też kilka firm, z którymi współpracujemy, które współpracują z nami. To jest właśnie lista tych firm. Jest na przykład tutaj Skanska, czy OHL, czy Metrostaw, tak, czy też inne firmy. I to, co może, jakie stanowiska można zajmować po tych studiach. Oczywiście to najczęściej nasi studenci będą pracować w firmach, które projektują budynki, czy też wdrażają metodologię BIM w swoich procesach firmowych, a także w firmach zarządzających obiektami, czy w firmach, gdzie stosowany jest BIM do zarządzania nieruchomościami. To, co jest także ważne, ważne jest też to, aby
też zapewniamy odpowiedni certyfikat budowlany i także Izba Inżynierów Budownictwa, Czeska Izba Inżynierów Budownictwa, także oczywiście ma swój wydział dotyczący BIM, tak więc mamy ich wsparcie i korzystamy też z wsparcia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Mamy wsparcie, jeśli chodzi o nasze kształcenie, zarówno ze strony Ministerstwa Przemysłu i Handlu, ale także Ministerstwa Edukacji, a także ze strony Izby Inżynierów Budownictwa. I to pokrótce nasz program edukacyjny na naszej uczelni, który został wprowadzony w tym roku po kilku latach przygotowań i akredytacji. Bardzo dziękuję. I oczywiście jestem gotów na Państwa pytania. Thank you. Dziękuję, Petr. Dziękuję za informacje na temat edukacyjnego programu BIM w Ostrawie. A przy okazji po prostu sprawdzam na czacie. Masz pozdrowienia od swoich studentów z Ostrawy bezpośrednio. Dziękuję.